najbardziej dziwi to, dlaczego w tej chwili w Trybunale siedzą osoby, bo one nie są sędziami, dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są tutaj jednoznaczne, choćby nawet osobista wiedza pana prezydenta Dudy, jak się zresztą okazuje, podważana przez jego promotora pracy doktorskiej, a więc pewno nie taka wielka. Osoby, które dostały tam pokoje, słyszę, że jeżdżą samochodami, być może mają telefony komórkowe i nie wiem, kto im płaci. Natomiast nie ma tam osób, które zostały prawomocnie wybrane. Czy te osoby będą tam siedzieć, czekając na te emerytury po 9 latach, bardzo zresztą sowite? Czy będą utrzymywane z pieniędzy naszych podatników, nie wiem, czekając na opróżniane fotele, chociaż i tak trzeba je będzie, gdyby postępować zgodnie z prawem, wybrać? Muszę powiedzieć, że jako podatnik jestem bardzo tą sytuacją zaniepokojona i nie wiem dlaczego. Podobno przyszli w obstawie BOR, czy dlatego prezes Rzepliński ich puścił? Jeżeli nikt, no to nikt, to niech Trybunał będzie w takim składzie, jak jest, ale te osoby tam 4 czy 5, bo nawet ta pani, która wczoraj została zaprzysiężona, wygląda na to, że nie została prawomocnie wybrana. Tak przynajmniej przekonują mnie poważni konstytucjonaliści, bo jakoś nie mogę dowiedzieć się, gdzie są te super opinie prawne poza osobistym poglądem pana prezydenta, które, no i pana posła Piotrowicza, tej najnowszej gwiazdy polskiego konstytucjonalizmu, prokuratora. Gdzie są te wszystkie opinie prawne, które mówią, że oni tam siedzą prawidłowo? Moim zdaniem siedzą i biorą państwowe pieniądze, no chyba, że siedzą bezpłatnie, ale chyba nie, mają pokoje, mają samochody, nie wiem, telefony komórkowe. No, wolałabym za to jednak nie płacić.